Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką gwiazdkę z kwadratu. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej gwiazdki będziemy potrzebowali kwadratu. Ja użyję czerwonej kartki o wymiarach 20x20 cm. Kartkę na początku zginamy na pół. Teraz tą oraz tą krawędź przykładamy do środkowej linii zgięcia, żeby te części podzieliły się jeszcze raz na pół. Odginamy i podzieliliśmy kartkę na cztery części w tą stronę. Teraz przekręcamy kartkę i dzielimy ją w tą stronę na cztery części. Czyli tak samo, najpierw składamy na pół, a później każdą połówkę jeszcze raz na pół. Teraz zaginamy kartkę wzdłuż dwóch przekątnych, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka, a następnie ten wierzchołek do tego wierzchołka. Odginamy i ten wierzchołek na tego wierzchołka. Odginamy. Teraz, kiedy już to zrobimy, odwracamy naszą kartkę na drugą stronę. I teraz każdy z wierzchołków przykładamy do środkowego punktu przecięcia się wszystkich linii. Znaczy, no nie wszystkich, przekątnych. I odginamy i odwracamy naszą kartkę na drugą stronę. I teraz zaginamy kartkę wzdłuż tej tutaj linii zgięcia w dół. Jak widzicie, to od razu nam się tutaj te linie wyginają w tą stronę. I o to właśnie chodzi. Teraz wyginamy wzdłuż tej linii zgięcia do środka. I również nam się tak fajnie zagina ten róg. I właśnie o to chodzi. Musimy go spłaszczyć. Teraz tą warstwę od dołu zaginamy do góry wzdłuż tej linii zgięcia. I również nam się tutaj tworzy taki kwadrat. I jego również możemy przycisnąć od razu. No i pozostała nam jeszcze jedna tutaj linia. I zaginamy wzdłuż niej. I tworzą nam się ostatnie dwa kwadraty, które spłaszczamy wszystkie. I możemy na krawędziach oraz na środku podociskać, żeby nam się nie rozchodziły. Teraz, kiedy już mamy to zrobione, w każdym kwadracie będziemy musieli wykonać takie same ruchy. Czyli trzymając kartkę w ten sposób, bierzemy te tutaj dwie warstwy naszego kwadrata i tą krawędź
przykładamy do tej środkowej linii zgięcia. Taki oto sposób. I zaginamy. Z tej strony robimy dokładnie tak samo. Czyli symetrycznie zaginamy w taki oto sposób. I teraz pozwolę sobie odwrócić kartkę do Was. Odginamy te elementy. I wzdłuż teraz wykonanych linii zgięcia musimy wgiąć te tutaj trójkąciki do środka. Czyli podnosimy tą tutaj warstwę. I jak widzicie, to są te linie, które przed chwilą wykonaliśmy. I wzdłuż nich wginamy do środka z jednej, jak i z drugiej strony. Nic trudnego tu nie ma. I przyciskamy, żeby nam się dobrze trzymało. Tak. I w taki sposób robimy z każdym tutaj kwadratem. Czyli na początku zaginamy w ten sposób. Z jednej, jak i z drugiej strony. I powstałe linie zgięcia wyginamy do środka. I wzmacniamy zgięcia wszystkie. I robimy tak samo z pozostałymi dwoma. Kiedy już to zrobimy, odwracamy naszą kartkę na drugą stronę. I cała filozofia teraz tkwi w tym, żeby przyłożyć ten wierzchołek do środkowego punktu przecięcia się linii w taki sposób, żeby ten wystający rożek spod spodu się nie zagiął. Czyli najlepiej zacząć to robić w powietrzu i przykładamy mniej więcej ten wierzchołek do środka. I kiedy już będziemy nakierowani dobrze, a to wyciągnięte spod spodu, możemy sobie położyć i mocniej docisnąć zgięcie. I robimy tak z każdym rożkiem, czyli podnosimy, zaginamy z grubsza, kładziemy i dociskamy, żeby było prosto zagięte. I robimy tak z pozostałymi dwoma wierzchołkami. I gwiazdka prawie gotowa, lecz odwracamy ją na drugą stronę i musimy zrobić podobnie, czyli te tutaj wierzchołki przyłożyć do tych wierzchołków i już ich nie odginać. Tak, przykładamy i zaginamy. Wszystkie cztery. Jeżeli nie będą do końca oczywiście zgięte, to się nic nie stało. To jest tylnia warstwa, to nie jest takie ważne. I teraz tak z grubsza wsadzamy tutaj palec i wyginamy to w tą stronę, żeby tak troszkę odstawało. Taki oto sposób. Żeby nie było płaskie, tylko tak to wyglądało. I wtedy nasza gwiazdka prezentuje się w ten oto sposób. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego poradnika.